Dobry, chciałbym Państwa powitać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach w czytelni na promocję książki Archeologiczne zabytki Pomorza, województwo pomorskie. Gościmy dzisiaj u nas w bibliotece autorów tej książki, pana archeologa Piotra Karkę i autora wielu przewodników turystycznych, pana Jarosława Elwarta. Książkę wydało wydawnictwo Region. I zanim oddam głos naszym gościom, to tylko chciałabym raz opowiedzieć chwileczkę o konkursie, który z okazji tego spotkania ogłosiła Miejska Biblioteka Publiczna. Był to konkurs Przyjedź na Pomorze, bo warto tu zobaczyć. Chodziło nam o to, żeby zachęcić naszych czytelników do spojrzenia na atrakcje naszego regionu, do napisania krótkich prac. Prace nadeszły, jury postanowiło nagrodzić 3 osoby. I teraz chcielibyśmy właśnie dokonać uroczystości wręczenia tych książek. Oczywiście nagrodami jakże inaczej nie mogło być, tylko są właśnie te książki. Jednym z laureatów jest tego konkursu jest pani Agnieszka Wojcik. Nie wiem, czy jest obecna. Nie ma, ale to pewnie przekażemy później tą książkę. Drugim laureatem jest pani Agnieszka Stefańska. Zapraszam. Tutaj ja może autorów poproszę o wręczenie książki. Potem oczywiście po spotkaniu będzie możliwość otrzymania autografu. Do kolejnych wycieczek. Tak, bardzo moje dzieci w ogóle kochają ten region i właściwie to dzięki mojej córce 7-letniej, która chciała wziąć udział w tym konkursie, ale wiek jej nie pozwolił. No i praca jej też wpłynęła, ale niestety nie była tak, ponieważ myślę, że powyżej 16 roku życie będzie. Później się dopiero w regulaminie, także na pewno się ucieszy. Dziękuję. Gratulujemy bardzo i jeszcze jest nagroda na trzeciego uczestnika naszego konkursu laureata, pana Krzysztofa Dziadczyka. Gratulujemy, to sobie przekażę naszym gościom, żeby wręczyli nagrodę. Gratuluję. To nasza 8 promocja z tym przewodnikiem. Jeździmy w zasadzie od października. Będzie to ostatnia promocja w tym roku. I pojedziemy według planu. Piotr Karka, archeolog, prezes Fundacji ProTuris, która w swoim zakresie działania ma ochronę dziedzictwa kulturowego Pomorza. Jest w zasadzie głównym autorem. Ja jestem tylko dodatkiem do wydawnictwa. Jestem tym, który robił zdjęcia i który był turystą, osobą, jaka miała za zadanie turystycznym okiem spojrzeć na te atrakcje archeologiczne, bo okazuje się, że inne rzeczy archeologom się mogą podobać, a inne mogą podobać się turystom. Znaczy, no ja bym tak tego nie ujął, że Jarek jest dodatkiem, bo gdyby nie wspólna praca, gdyby nie jego pomoc, ta książka nigdy by nie powstała, więc jest to książka nasza wspólna. Faktycznie ja jestem autorem tekstu, natomiast chyba myślę 99% zdjęć są to zdjęcia Jarka, no i cała też koncepcja układu tej książki, tutaj doświadczenie kolegi wieloletnie w pisaniu przewodników było po prostu bezcenne. Zresztą tak powiem, w ogóle wyjazdy wspólne to też była coś, bez czego ta książka nigdy by się nie ukazała. Więc w żadnym razie nie zgodzę się, żeby Jarek mówił, że był tylko dodatkowym autorem. Jesteśmy razem wspólnie twórcami tej książki i bardzo się cieszę, że ona właśnie w takiej formie mogła powstać. Spijamy sobie z dzióbków. Zaczęło się od tego, że 25 lat temu, jak zakładałem wydawnictwo, będziemy w przyszłym roku obchodzić taką prawie okrągłą rocznicę, ćwierć wieku, to szmat czasu. Na początku lat 90. opracowywałem swój pierwszy przewodnik turystyczny, przewodnik po Kaszubach, który doczekał się już kilkunastu wznowień i łącznego nakładu ponad 80 tysięcy egzemplarzy. I tam pierwszy raz, jakby pisząc o atrakcjach turystycznych, wymieniłem też trochę obiektów archeologicznych. Ale jako kompletny laik w tej dziedzinie przedstawiłem tylko to, co jest powszechnie znane, czyli te najbardziej znane grodziska i to, co jest u Państwa tym skarbem archeologicznym, czyli pamiątki po gotach, kamienne kręgi, cmentarzyska w Odrach i cmentarzysko w Leśnie. I to był pierwszy przewodnik, ale ilekroć miałem okazję spotkać się z czytelnikami, z odbiorcami książki, tylekroć padały pytania o to, czy coś więcej o tych archeologicznych zabytkach, przede wszystkim o grodziskach, czy coś więcej jest, czy to cośkolwiek więcej gdzieś znajdziemy.
Ja odsyłałem, to były lata 90., była taka publikacja o grodziskach w województwie gdańskim ówczesnym jeszcze, chyba z lat 80. wydana, ale też zaczął kiełkować mi w głowie taki pomysł, że może to jest fajny temat, który warto by było opracować turystycznie, przygotować przewodnik. No ale pomysłów, powiem tak, jako wydawca i jako autor, to przede wszystkim mam problem z tym, że doba jest za krótka, rok ma za mało dni i pomysłów jest dużo, ale nie ma kiedy ich zrealizować. Jakby temat cały czas tam odchodził w czasie i dopiero na początku lat 2000 we współpracy z panią Zofią Breskę, która jest wieloletnim opiekunem Kamiennych Kręgów i rezerwatu w Odrach, żeśmy się porozumieli i przygotowaliśmy taki mały przewodniczek pod tytułem Kamienne Kręgi Gotów. Moim pomysłem było to, żeby opisać nie same Odry, ale też przedstawić pozostałe cmentarzyska, czyli Leśno, Węsiory, cmentarzysko, które jest pod Koszalinem w Grzybnicy i opisać, wówczas to była taka dla mnie nie do końca jasna sprawa, czy to są gockie pamiątki, czy nie gockie, w Piaśnie koło Bytowa. W tej chwili wiem, że tam to nic wspólnego z gotami nie miało, no ale to się w tym przewodniku niewielkim, takim kieszonkowym ukazało. I powiem tak, to był strzał w dziesiątkę, bo to, że on się w Odrach sprzedawał, to ja wiedziałem, że tak powiem, takie założenie było, ale to był taki tytuł, który znajdował swoich amatorów i na wszystkich targach książki, na których byliśmy, na kiermaszach, na jarmarkach, na czarnym weselu w Klukach, czyli w miejscu gdzieś leżącym 200 km od tych Kamiennych Kręgów. I to też była taka okazja, że ja poznałem wówczas profesora Tadeusza Grabarczyka, który przez lat ponad 40 przyjeżdżał do badać Odry i ma tam taką stację Uniwersytet Łódzki koło cmentarzyska w Odrach, gdzie oni co roku przyjeżdżają na praktyki. No i kiedyś była okazja, żebyśmy się poznali trochę bliżej i jak już ta znajomość, że tak powiem, nabrała rumieńców, to kiedyś powiedziałem, mówię, panie profesorze, ja mam taki pomysł, że fajnie by było, gdyby zrobić taki przewodnik, taki archeologiczny przewodnik po naszym Pomorzu, żeby tam pokazać nie tylko te kręgi, ale też inne rzeczy. No i pan profesor mówił, świetny pomysł, mówi tylko, panie Jarku, dwie rzeczy, tak? Pierwsza rzecz to taka, że trzeba do tego wybrać dobrego autora, nie może być to ktoś pierwszy, lepszy, a po drugie, musi to być nie tylko taki autor, który ma wiedzę jako archeolog, ale to musi być też praktyk, czyli ktoś, kto jako archeolog z łopatą i z pędzelkiem nie jeden dzień spędził w wykopie. No i tu się okazało, że choć znam wielu autorów, i amatorów archeologii, to nie było takiej osoby. Kilka lat temu, w związku z tym, że też jakby jestem aktywny w ruchu regionalnym, trafiłem na taki kurs dla organizacji pozarządowych i na tym kursie organizacji pozarządowych poznałem Monikę Kalkę, która jest żoną współautora. Ale jesteś wiceprezesem fundacji. Naszej fundacji. No i myśmy, że tak powiem, w ramach jakichś tam rozmów, a dobrze, Gdynia, bo razem mieszkamy w Gdyni, że blisko, a że archeolog. No i wtedy tak, lampka mi się zaświeciła, a archeolog. No to trzeba spróbować, porozmawiać. No i sprzedałem temat. No i najpierw to taka jakaś była pierwsza rozmowa, druga rozmowa. Później nasze wydawnictwo dostało zamówienie na przygotowanie monografii historycznej niewielkiej gminy pod Bytowem. No i potrzebowałem archeologa, który by opisał mi tą część archeologiczną. No i zwróciłem się wówczas do Piotra. I powiem tak, po pierwszym takim naszym wyjeździe, bo myśmy przygotowując tą monografię też uznałem, że dobrze by było, żeby autorzy historycznych części poznali gminę, którą opisuję. Żeśmy zorganizowali trzy takie weekendowe wyjazdy. No i po pierwszym takim wyjeździe, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć właśnie zabytki archeologiczne, wspomniane Piaszno, to ja już wiedziałem, że to jest materiał na fajnego autora, bo po pierwsze, że potrafi fajnie opowiedzieć o skorupach i kamieniach, które gdzieś tam w ziemi leżą. Robi to w sposób taki, jakbym to powiedział, łatwy do przyswojenia. O, tak. Czyli nie ma tam tej nowomowy, nie ma takiego słownictwa archeologicznego. A przy okazji też zaskoczył nas wtedy tym, że Piotr przygotował się do tego wyjazdu i znalazł nam takie miejsce, które badali Niemcy przed 45 rokiem, a które w polskiej literaturze i w materiałach archeologicznych było określone jako miejsce
Nieokreślone, bez lokalizacji, tak? A tu się okazało, że Piotr, korzystając z internetu, z materiałów niemieckich, z map lidowskich, wskazał nam konkretne miejsce i żeśmy pojechali tam i się okazało, że faktycznie tak jak to w 1938 roku skończono te wykopaliska, tak te kamienie, bo to były kurhany, one tam są cały czas w tym samym miejscu. No i miejscowi wiedzą, że tam rzeczywiście było cmentarzysko, ale nikt o tym szerzej nie mówi. No i to był taki moment, kiedy żeśmy się dogadali, że będziemy robić przewodnik archeologiczny Zabytki Pomorza. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że on się będzie tak nazywał i że ten plan nam się rozrośnie, bo to jest pierwszy tom w założeniu. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższych 2-3 latach opracować całe Pomorze, czyli w takiej samej formie jak te książeczki, które tą książkę, którą tutaj promujemy, będzie można też pokazać kujawsko-pomorskie i zachodnio-pomorskie. No o samym przewodniku i o pracy nad przewodnikiem to myślę lepiej Piotr opowie jako archeolog. Kiedy już rzeczywiście podjęliśmy decyzję, że taki przewodnik musi powstać, zacząłem się zastanawiać, jak przyjąć kryteria wyboru miejsc, które chcemy w tym przewodniku opisać. No i przede wszystkim uznaliśmy wspólnie, że muszą to być miejsca, w których turysta, człowiek no, nie zawsze bardzo zainteresowany archeologią, będzie mógł coś zobaczyć. Bo oczywiście jest cała masa niezwykle ciekawych stanowisk archeologicznych. Na wykopaliska, na których się odbyły, przyniosły wspaniałe efekty. Natomiast po ich zakończeniu w tych miejscach po prostu no, jakby nic nie zostało, bo były to stanowiska płaskie, więc po zakończeniu badań jest tam dzisiaj pole, jest tam dzisiaj łąka, czyli nie są to obiekty dla turysty atrakcyjne, chociaż jako stanowiska archeologiczne, jako przedmiot badań naukowych były niezwykle interesujące. Więc od razu podjęliśmy decyzję, że muszą to być miejsca, które po prostu eksponują się dobrze w terenie, których turysta będzie mógł bez jakichś specjalnych trudności rozpoznać, że jest to obiekt archeologiczny, który chcemy mu zaprezentować. Więc od razu tutaj wybór padł na kilka kategorii takich stanowisk archeologicznych. Więc przede wszystkim grodziska, czyli pozostałości po grodach, po osadach obronnych. Tutaj na naszym terenie, na terenie województwa pomorskiego, które w tym przewodniku opisujemy, takie grodziska to są pozostałość po grodach z dwóch epok. Najwięcej mamy w naszym przewodniku grodzisk z wczesnego średniowiecza, ale jest też kilka grodzisk z epoki brązu. To jest taki powiedzmy w typie z czasów biskupina, tak byśmy to mogli określić. Więc rzeczywiście grodziska. Drugą kategorią były kurhany, cmentarzyska kurhanowe. Kurhany, czyli nasypy, które no, właściwie przez kilka tysięcy lat w różnych okresach czasu i w różnych rejonach usypywano nad grobami. Najczęściej osób ważnych, najczęściej osób istotnych dla danej społeczności. Mogły to być nasypy ziemne, kamienne, kamiennoziemne. One też dobrze się manifestują w przestrzeni, też można je obserwować. No i taka kategoria szczególna, właściwie tylko w województwie pomorskim występująca, no oprócz tego koszalina, to są kamienne kręgi, czyli pozostałość po kulturze wielbarskiej, inaczej można powiedzieć po ludzie gotów, który przybył tutaj na nasze tereny gdzieś w latach 20., 50. nowego tysiąclecia, w 50. roku naszej ery mniej więcej i takie kręgi tutaj na województwie pomorskim można jeszcze zaobserwować, chociaż rzeczywiście wiadomo, że około 100 lat temu, gdzieś pod koniec XIX wieku, było ich nieporównanie więcej. My tutaj w naszym przewodniku po województwie pomorskim 4 takie miejsca opisujemy, bo 4 takie miejsca się zachowały, natomiast wiadomo, że mniej więcej 100-130 lat temu co najmniej kilkadziesiąt miejsc takich było. Niestety intensywna industrializacja, budowa dróg, budowa linii kolejowych spowodowała to, że potrzebując budulca kamiennego, wiele takich
kręgów, ale też i kurhanów zostało po prostu w tamtych czasach rozebranych. Więc myślę, że tu tak. warto powiedzieć o tym, że generalnie nam przez lata wydawało się, że te cztery pomorskie plus to piąte w zachodniopomorskim, że to jest wszystko, co zostało z tych kamiennych kręgów, ale to taka sensacja archeologiczna w zeszłym roku była i to wypłynęło też przy okazji już pisania przewodnika, że w okolicach Czaplinka na terenach leśnych odkryto potężne cmentarzysko właśnie z kurhanami, z kamiennymi kręgami, które przez lata było zarośnięte i nikt w ogóle nie miał pojęcia i to w tej chwili wychodzi na to, że to najprawdopodobniej będzie obiekt pewnie porównywalny z Odrami, jeżeli chodzi nie o wielkość. Tak. No tak. I tam badania są prowadzone od 2015. Od mniej więcej roku i wiadomo, że to jest jeszcze co najmniej kilka lat prac i dopiero później będzie decyzja, czy to miejsce będzie udostępnione. Także powiem tak, ja cały czas mam nadzieję, że może gdzieś w naszych lasach też jeszcze się znajdą jakieś kamienne kręgi, bo to też jest w tej chwili takie zainteresowanie. Myśmy poznali przy okazji promocji ludzi, którzy dla których archeologia jest pasją i te nowe możliwości, chociażby zdjęć lotniczych, czy oglądania tych map takich lidarowych, kiedy widać ukształtowanie terenu, ale już bez lasu, tak? I widać wszystkie pagórki, wszystkie jakieś zagłębienia i tak dalej, i tak dalej. No, żeśmy takiego pana poznali, który w okolicach Słupska jest bardzo aktywny i ma mnóstwo takich właśnie odkryć, jakichś miejsc, no, o których w ogóle nie było wiadomo archeologom, a w tej chwili już wiadomo, że to są albo grodziska, albo właśnie kurhany. No tak. Dobra. Przerwałem na kurhanach. Drugim jakby kryterium, bo jeszcze chcemy powiedzieć o tym, że oprócz tych miejsc, które są stanowiskami archeologicznymi, opisujemy także muzea, które mają oddziały archeologiczne, gdzie prezentują zabytki archeologiczne oraz skanseny archeologiczne, których też na terenie województwa pomorskiego jest kilka. Ja szerzej o tym powiem, kiedy będę omawiał prezentację. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o drugim kryterium, które przyjęliśmy, czyli kryterium czasowym. Oczywiście jeśli chodzi o archeologiczne badania, to obejmują one okres od najstarszych możliwych pozostałości po osadnictwie ludzkim, po właściwie można powiedzieć XX wiek, bo archeolodzy, zresztą ja osobiście też, pracujemy także przy materiałach, na stanowiskach tak młodych. Natomiast podjęliśmy decyzję, że w naszym przewodniku zajmujemy się obiektami od tych najstarszych rzeczywiście, ale mniej więcej gdzieś do połowy XIII wieku, czyli do czasu końca epoki grodów. Tak, że tą, że tak powiem, zaczynającą się mniej więcej w XIII wieku erę miast, erę zamków pozostawiamy już dla innych twórców. Zresztą takich przewodników po zamkach, po miastach, no myślę, że jest jeszcze trochę na rynku, całkiem sporo, zresztą nawet w wydawnictwie Region jest tak, w ofercie. Po zamkach, na Kaszubach na przykład. Tak, więc ustaliliśmy, że po prostu ten XIII wiek, koniec epoki grodów, będzie to też taki czasowa cezura naszego zainteresowania w tym przewodniku. No i po przyjęciu tych kryteriów jakby powstała taka pierwsza lista obiektów, które Piotr uznał za warte pokazania. Tych obiektów było prawie 100. Tak, to była za długa lista, jak tak, się okazało. I potem jak żeśmy zrobili pierwsze przymiarki, czyli założenie, że w przewodniku każdy obiekt musi być opisany z lokalizacją, z miejscem, z mapką dojazdu, pojawiła mi się wizja przewodnika, który będzie miał 600 stron. Jak Państwo wiecie, to nie jest dobra objętość dla książki, szczególnie turystycznej, z którą chcemy na przykład, nie wiem, samochodem, rowerem gdzieś pojechać. Więc no, stanęło przed nami konieczność zrobienia pierwszej selekcji i tutaj część obiektów jakby z automatu wypadła. Później z racji założenia, że pokazujemy całe województwo, też musieliśmy na to spojrzeć, żebyśmy nie mieli takiego terenu, na którym niczego nie ma, tak? Bo fajne grodziska są gdzieś tam koło Słupska, gdzie indziej ich nie ma, więc żeśmy szukali też, żeby w każdym tam powiecie były po 3-4 obiekty. No i koniec końców tutaj ostatecznie do książki trafiły 64 obiekty. Kilka obiektów nam wypadło już w trakcie samego opracowywania, bo to też była następna rzecz, którą jakby postawiliśmy sobie za cel, czyli żeby każdy z tych obiektów, który znalazł się na naszej liście, żeby go zobaczyć w terenie.
Bo to okazuje się często, zresztą jeżeli Państwo uprawiacie turystykę, że papier jest cierpliwy, można opisać różne miejsca, można opisać miejsca, które na przykład już nie istnieją, albo do których nie sposób dotrzeć. I też dzięki temu, że praktycznie przez dobre pół roku żeśmy jeździli, to było kilka całych dni takich wyjazdów. Ale jeszcze też kilkanaście wyjazdów, kilka wyjazdów takich, na konkretne obiekty. Okazało się, że na przykład informacje, które były wcześniej w rozproszonych materiałach, tak, i w materiałach archeologicznych, tak, że one nie zawsze są, że one nie zawsze są precyzyjne, tak? Były takie miejsca, do których myśmy mieli problem w ogóle, żeby trafić, tak? I to jako ciekawostkę powiem, jest takie piękne grodzisko, to daleko od Państwa jest, bo to jest pod Lębokiem, duże grodzisko w Runowie, jest gród na wysokim wzniesieniu, z pięknie zachowanym wałem naokoło i z trzema dużymi kurhanami, które są przed tym grodem. No i myśmy tam pojechali, to był bodajże luty, piękna pogoda, do odfajkowania, no bo wiadomo, ja o nim już też pisałem w przewodniku po Kaszubach, wiedząc, gdzie on mniej więcej jest, ale nie będąc tam. Po drodze zahaczyliśmy o taki ośrodek wczasowy w dawnym pałacu i pan nam nawet pokazał stare niemieckie mapy, mówi, to tam pojedziecie, rzeczka jest za rzeczką, trzeba przejechać przez mostek, tu z Lasami Państwowymi ja mam dogadane, możecie jechać, jest tablica. Prosta droga. Prosta droga, jest tablica, przy tej tablicy trzeba stanąć, wchodzi się na grodzisko. No i żeśmy, no jest super, no to nic prostszego. Pojechaliśmy, stanęliśmy przy tej tablicy, no i mamy górę po prawej, mamy górę po lewej, a z tyłu za plecami wąwóz rzeki, takiego strumyka. Więc spojrzeliśmy na prawo, na lewo, były jakieś znaczki na drzewie, poszliśmy w lewo. No i dwie godziny łaziliśmy po lesie, szukając grodziska, o którym znamy informację, że ma 10-metrowy wał, że jest na wniesieniu, że są stoki 30-metrowe, że są kurhany przed nim, że ma piękny majdan, a tam nic. Tam są jakieś kamienie, wykroty, poręba, na której drwale palili drewno, drzewo pościnane, gałęzie. Powiem tak, w pewnym momencie mieliśmy obaj już dosyć i stwierdziliśmy, że tak, ktoś albo przeopisał to ogrodzisko, bo ono tak nie wygląda, bo go nie ma, nie widać go. Może ono jest, ale jest tak marne, że w ogóle nie można go zauważyć. Chociaż i uznaliśmy, że Runowa nie będzie w przewodniku, bo po prostu nie ma o czym mówić. No i tacy trochę zniechęceni, bo straciliśmy ponad dwie godziny pięknego lutowego dnia, czyli krótkiego, zeszliśmy do samochodu i do tablicy, która stała tam na dole. No i wtedy nastąpiło tak zwane olśnienie, że trzeba było skręcić w prawo, a nie w lewo. Bo to grodzisko jest przed nami, za tablicą. Było je widać od razu. Jak już na nie spojrzeliśmy, to już potem nie było wątpliwości żadnych. Dlatego no, w każdym naszym obiekcie mamy też mapkę, żeby ułatwić, żeby takich sytuacji uniknąć. Ja bym chciał jeszcze dopowiedzieć o jednej rzeczy, o jednym obiekcie, który też jakby z racji tego, że podjęliśmy takie wyzwanie, że odwiedzimy wszystkie obiekty, które też mogliśmy zweryfikować. Jest takie piękne grodzisko właśnie z tych starszych, czyli z epoki brązu, niedaleko Słupska w miejscowości Gałęzinowo, które pojawia się w artykułach, pojawia się nawet jak Państwo wpiszecie w internet, to też będzie można znaleźć jakieś informacje. Natomiast jak dotarliśmy do niego, okazało się, że wszystko jest bardzo ładnie, tylko nie można go odwiedzić, ponieważ jest otoczone płotem. Po prostu w pewnym sensie jest ono własnością prywatną. Na Majdanie jest wybudowany dom i właściciel chyba 2 lata temu otoczył wały grodziska betonowym płotem, więc można na nie zerknąć oczywiście, natomiast... Ale za płotu. Za płotu, tak. Więc też gdybyśmy nie pojechali tam, tylko uznali, że opieramy się na materiałach dostępnych w bibliotekach, w archiwach, no to te informacji byśmy nie mieli i turysta, który z naszym przewodnikiem by tam się wybrał, no mógłby być bardzo zdziwiony, tak, delikatnie mówiąc. Oby tylko. Tak. Jest jedno grodzisko, jeżeli chodzi o grodziska, którego żeśmy... To o tym opowiemy, bo mam slajd jest na ten slajd, temat. Którego żeśmy nie zobaczyli, to trochę bliżej od Państwa, bo w okolicach miastka mamy takie dwa grodziska, które są na jeziorach. Jedno bliższe to Szczytno, czyli dawna Kasztelania Szczytnieńska. Natomiast drugie grodzisko to, do którego nie udało nam się dopłynąć, to grodzisko na jeziorze Bobięcińskim,
na granicy województwa naszego i zachodniopomorskiego. Ja nie wiem, to ty opowiesz wtedy, czy... To może ty opowiesz, ale jak będzie slajd. Okay, ja mam jeszcze jedną taką, jakby może nie tyle uwagę, co spostrzeżenie, że najlepiej zwiedzać obiekty, które tutaj opisujemy, czyli grodziska, jesienią i wiosną. Dlaczego? Dlatego, że latem, gdy jest bujna roślinność, gdy drzewa są no, pełne liści, różne krzewy, tak powiem, pokrzywy i tak dalej, no, to te formy czasami mogą być mniej widoczne. Natomiast kiedy już liście opadną albo jeszcze nie wyrosną, no to większość tych obiektów prezentuje się naprawdę wspaniale. Nasze wyjazdy, bo że tak powiem, jeszcze podsumowując jakby samą pracę nad przewodnikiem, pierwszy wyjazd był 15 listopada ubiegłego roku, ostatni ten z nie do końca zaliczonym grodziskiem na Bobięcinie był w kwietniu, no i w zasadzie potem były 4 miesiące pracy nad przewodnikiem. Plan był taki, że on miał się ukazać na sezon letni, ale pośpiech jest potrzebny przy łapaniu pcheł i uznaliśmy, że przy tym przewodniku lepiej troszeczkę dłużej nad nim popracować i wydać go jesienią. Ukazał się na początku października. No to myślę, że... No dobrze, to ja może krótką prezentację pokażę na temat naszego przewodnika. Oczywiście każdy turysta, który interesuje się archeologią, przede wszystkim może zwiedzać muzea. Muzea archeologiczne, tu mamy przykład. Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, który ma kilka oddziałów. Jest to no, zdecydowanie największe muzeum archeologiczne w województwie, jedno z większych tak naprawdę w kraju. Natomiast w wielu, wielu miastach naszego województwa są muzea, w których są wystawy czy też działy archeologiczne. Tutaj mamy przykład bardzo ciekawego działu archeologicznego w muzeum w Lęborku. No i oczywiście też wspaniałe zbiory państwa muzeum w Chojnicach, głównie dotyczące okresu wpływu rzymskich, wykopalisk właśnie Odra, wykopalisk w Leśnie, ale także skupiające zabytki z innych epok. No, tu jest akurat zdjęcie, które robiłem, ponieważ jeżeli organizuję w ramach fundacji jakąś wycieczkę po tym regionie, to zawsze do Chojnic z jakąś grupą przyjeżdżam, bo uważam, że Chojnice są bardzo ciekawym miastem i zawsze wtedy jednym z głównych punktów, które odwiedzamy, jest właśnie muzeum w bramie Człuchowskiej. Tak jak mówiłem, specyficznym, niezwykle ciekawym zjawiskiem, niezwykle ciekawym rodzajem stanowiska archeologicznego występującym tylko na Pomorzu są kamienne kręgi. Tu widzimy chyba najsłynniejsze właśnie takie cmentarzysko, czyli cmentarzysko w Odrach. Co ciekawe, warto o tym pamiętać, warto to wspomnieć, że mimo tego, że kręgi kamienne występują zwykle bądź to na cmentarzyskach, bądź w najbliższym sąsiedztwie cmentarzysk z okresu wpływów rzymskich, czyli z tego okresu kultury gockiej na Pomorzu, nie są one elementem cmentarzysk. Kręgi kamienne były prawdopodobnie miejscami, w których odbywały się narady. Narady na najważniejsze dla danej społeczności tematy. Podejmowano w nich decyzje na temat wojen, na temat jakichś wędrówek, czyli nie są one stricte związane z cmentarzyskami, ale rzeczywiście zawsze w okolicy cmentarzysk występują. To były Odry. Tutaj widzimy kamienne kręgi pomiędzy miejscowościami Babi Dół i Trądkownica. Też bardzo ciekawe stanowisko, całkiem niedaleko chyba w sumie położone. Można też je zwiedzić. No i niezwykle ciekawy obiekt, chyba tutaj najbardziej z Chojnicami związany, czyli wielokulturowe, bo tak trzeba powiedzieć, cmentarzysko w Leśnie. Oczywiście największe wrażenie robi zespół kurhanów i wieńców kamiennych z okresu wpływu rzymskich, czyli kurhanów gockich, kultury wielbaskiej, ale trzeba też pamiętać, że w Leśnie odkryto dużo grobów, dużo wcześniejszych, z epoki brązu, z wczesnej epoki żelaza. Tu widzimy taki klasyczny właśnie skrzynkowy grób
epoki, z epoki, wczesnej epoki żelaza, kultury pomorskiej, który też w Leśnie, w tym skansenie można zobaczyć. Jest to zresztą w mojej ocenie jeden z lepiej, co powiem, przygotowanych do zwiedzania obiektów, jeden z lepiej przygotowanych stanowisk. Są liczne tablice informacyjne, edukacyjne. No, jest to rzeczywiście obiekt świetny i też ważne tutaj, żeby to powiedzieć, że większość, jeżeli prawie nie wszystkie zabytki odkryte podczas badań w Leśnie, znajdują się w zasobach Chojnickiego Muzeum, więc warto, jeżeli ktoś jeszcze nie był, warto je zobaczyć, warto się z nimi zapoznać. Tych obiektów jest oczywiście więcej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to na pewno nie jest publikacja, która wyczerpuje temat. Mam taką cichą nadzieję, że może za kilka lat będziemy mieli okazję, albo ktoś zechce wydać takie opracowania, które będą pokazywały na przykład zabytki archeologiczne konkretnego powiatu, bo to też jest, myślę, że dałoby się z tego spokojnie przygotować książkę. Tu jest jeszcze jedna rzecz, o której ja na samym początku nie powiedziałem, jeżeli chodzi o wybór tych stanowisk, która dla nas była też no, poniekąd istotna, mianowicie z racji tego, że w tej chwili wiele osób chodzi po lasach z maszynami do wykrywania metali. Tak? Uznaliśmy, że tak jak nam to archeolodzy mówili, że nie możemy ryzykować sytuacji takiej, że przedstawimy obiekty i potem ktoś może nie do końca świadomie przyjedzie i zniszczy jakieś stanowisko archeologiczne. Więc żeśmy uznali, że trzeba pokazać też te obiekty, które były już przebadane, czyli były tam jakieś wykopaliska i mniej więcej naukowcy wiedzą, co tam jest, co ciekawsze rzeczy zostały już wybrane i tak dalej, i tak dalej. No i takie też obiekty, które jakby najmniej są na te zniszczenie tak, bo te, podatne. Bo na tych najstarszych obiektach wiadomo, tam zabytków metalowych nie ma, więc też nie ma ryzyka, że ktoś pojedzie i na przykład wykopie dziurę, tak? To, że to nie jest nowa moda, o tym najlepiej świadczy ilość obiektów, które żeśmy po drodze widzieli, w których są wkopy. I to są wkopy pewnie może i XVIII-wieczne, a może i wcześniejsze. Mogą jeszcze być wcześniejsze. Tak. Szczególnie na kurhanach, gdzie taki kurhan pięknie gdzieś tam nad brzegiem jeziora stoi. Wchodzi się na ten kurhan, a na środku tego kurhanu jest widać dziura taka metrowa, obsypana, czasami z jakimiś kamieniami wyciągniętymi. No więc, że tak powiem, ludzi od zawsze chyba interesowało, co tam w środku jest i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam, że jedyną drogą jest tutaj edukacja i dlatego także jakby tą edukacją archeologiczną się zajmuję. Uważam, że 99,9% ludzi, amatorów zainteresowanych archeologią, chodzących z wykrywaczami, nie ma intencji złych, nie chce niszczyć stanowisk, więc tym bardziej trzeba tą wiedzę, tą edukację szerzyć, żeby takich przypadków niszczenia było jak najmniej. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, możemy spróbować na nie odpowiedzieć. Gród na jeziorze Ostrowite, czy Panowie o tym wiedzą? To jest 6 km od Chojnic. Powiem Panu tak, oczywiście, że wiemy. Tam to robi. No, Toruń wiele tutaj badań prowadził, wielu w okolicach, natomiast... Łódź. Tak, Łódź też, natomiast rzeczywiście no to jest to, o czym mówiliśmy, musieliśmy dokonać pewnej selekcji. Kilka obiektów dosłownie już napisanych, przygotowanych do przewodnika wypadło, chyba 7 wypadło już przed samym drukiem z racji no, po prostu wydawniczych, tak można powiedzieć. Tak? Założenie takie było, że książka miała mieć 160-180 stron. Mamy 230 z ogonkiem i powiem tak, z ciężkim sercem i to przy każdej promocji, jak w tej chwili jeżdżę, to tak się zastanawiam, co nam wypadło z okolicy, tak? Tego miejsca, w którym prezentujemy przewodnik. Bo faktycznie tych miejsc jest dużo, a z drugiej strony to, co Piotr mówił, czyli jest w tej chwili takie, mam wrażenie, taki ruch, jest takie zainteresowanie, że ludzie jakby szukają właśnie takich atrakcji, takiego spojrzenia archeologicznego. Dawno, dawno temu od takiego właśnie zainteresowania, od takiego spoglądania w przeszłość zaczęła się archeologia na Pomorzu, tak? Bo było towarzystwo
przyrodnicze, tak, przyrodnicze, sekcja antropologiczna. Ze sekcją antropologiczną założona na początku XIX wieku, tak, i które też rozpoczynało badania i w dwóch miejscach nam nawet wspomniano o tym, że w tej chwili może by się przydało, żeby było takie stowarzyszenie starożytności pomorskich, w którym ludzie mogliby się wymieniać informacjami i opowiadać sobie właśnie o takich miejscach. Być może no, to, co pan mówi, tak, wszystkie obiekty, które są ciekawe, mogłyby się znaleźć w tych przewodnikach powiatowych. Tak, no to zdecydowanie wtedy Ostrowite tutaj bezdyskusyjnie by musiało w takim przewodniku się znaleźć. Wspominali panowie, że te grodziska powoli giną, że pamięć o nich jakby się zatraca. Ja ostatnio też stwierdziłem taką sytuację, że wydaje się nowe mapy przewodniki. I gdzieś, gdzie od lat funkcjonowały te grodziska, gdy były zaznaczone te miejsca, one giną. W tej chwili są pokazywane jako ścieżki dydaktyczne lub coś podobnego, a grodzisko jakby na mapie już nie funkcjonuje. A ono jest nadal w tym miejscu jest i można to zwiedzać. Że często zdarzają się też błędy, nawet w oficjalnej dokumentacji. Na przykład w oficjalnej dokumentacji NIDOSKiej, czyli Narodowego Instytutu Dziedzictwa, grodzisko na wyspie Bobięcińskiej jest pokazane nie na tej wyspie, co trzeba. Tak, więc to też jest jakbyś taki problem weryfikacji, która rzeczywiście powinna w stronę tych takich korekt koniecznych pójść. Tak. A tylko, że to też patrząc na to szerzej, powiem tak, pewnie z turystycznego punktu widzenia eksponowanie tych miejsc byłoby na pewno ciekawe i mogłoby stanowić fajną atrakcję turystyczną. Tyle tylko, że samo opisanie miejsc, kiedy po pierwsze jest problem, żeby tam dotrzeć, bo nie zawsze idzie tam jakaś droga czy szlak, a po drugie nie ma żadnej tablicy chociażby informacyjnej, trochę się mija z celem. I to też tak wygląda, gdyby na przykład, nie wiem, Sandry Brdy, które się tutaj mieszczą, tak? Gdyby w ramach jakiegoś projektu, jakichś pieniędzy na przykład, były zainteresowane tym, żeby pokazać te grodziska, to można by było pozyskać pewnie na to środki, oznakować je, wydać mapę, zrobić przewodnik i tak dalej, i tak dalej. Ale to wymaga też jakby lokalnego działania i lokalnego zainteresowania, bo nie da się tego zrobić odgórnie, czy przyjeżdżając tak jak my z Gdyni raz do roku, jadąc i oglądając te miejsca. To tak to niestety wygląda. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo jest też taka sytuacja, że chodzi tutaj o Otochojnice. W rejonie miasta czy powiatu było sporo wykopalisk robionych, sporo badań. I co się okazuje, taki zwykły śmiertelnik nie ma do tego dostępu, nie może się zapoznać z tymi pracami, żeby się dowiedzieć, co tam było na miejscu robione. No to przeważnie jest albo na uczelni gdzieś, gdzie nie ma tego dostępu, nie można zdobyć tych materiałów. Nie ma jakby w miejscowych muzeach kopii tych badań. Co możemy było zrobić w tej kwestii, żeby się można było z takimi materiałami zapoznać gdzieś? Powiem tak, no to jest troszeczkę pokłosie wolnego rynku w archeologii. Tak, dzisiaj badania archeologiczne często wyglądają w ten sposób, że wygrywa firma, która da najlepszą cenę i ona może być zakopanego i prowadzić badania w Szczecinie. Tak? I oczywiście tu się pojawia problem, tak jak pan mówi, eksponowania wtedy tych zabytków lokalnych, bo one generalnie mogą wyjechać z miasta, z którym być powinny. Ja osobiście nie wiem, jak rozwiązać ten problem, natomiast uważam, że zdecydowanie można by tutaj wymagać, żeby opracowanie badań, które zawsze przy każdym wykopaliskach musi powstać, bo inaczej Urząd Konserwatorski nie uwolni terenu, nie zezwoli na inwestycje. Takie opracowanie powinno trafić do miejsca, w którym te wykopaliska się odbywały i lokalnie być dostępne dla mieszkańców, bo to uważam jest podstawa. Rzeczywiście nie może być tak, że mieszkańcy danego miasta, danej miejscowości, w której odbyły się wykopaliska, nie mogą się na temat tych wykopalisk niczego dowiedzieć. To tutaj przyznaję panu stuprocentową rację, że to powinno być zmienione. Ale są takie miejsca, gdzie jest taka dobra praktyka, że na przykład są na stronach samorządów miejskich, gminnych, że ukazują się na przykład wyniki tych badań w formie PDF-ów, tak? Czyli że każdy może sobie
zajrzeć na tą stronę, przeczytać, co tam było, zapoznać z mapami, z rysunkami itd. itd. No ale to nie wszystkie samorządy, nie wszystkie samorządy o tym wiedzą. No to też wynika jakby z tego, że muszą być w tych samorządach osoby, które są w stanie powiedzieć, trzeba to tak zrobić, tak? Pokazać palce. Jeżeli Państwo nie macie, że tak powiem, więcej pytań, to bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy.